Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o naprawdę tragicznej sprawie, która mimo, że wydarzyła się prawie 3 dekady temu, nadal pozostaje żywa w pamięci osób z nią związanych. Będzie to historia 14-letniej Misty Copsey. Nie jest znana, dlatego liczę, że jeszcze o niej nie słyszeliście i jeśli chcielibyście ją poznać, to zapraszam do oglądania. Misty urodziła się 10 marca 1978 roku. Mieszkała z rodziną w mieście Tacoma w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Rodzice dziewczynki rozwiedli się, gdy była jeszcze mała i opieka została przyznana jej matce, Dianie. Początkowo mieszkały na osiedlu przyczep kempingowych przerobionych na domy, ale po kilku latach udało im się przeprowadzić do domu rodzinnego i warunki życia znacznie się poprawiły. Przez większość czasu życie rodzinne układało się dobrze, choć Diana zdecydowanie nie była idealną matką. Miała na swoim koncie kilka przewinień, głównie związanych z nadużywaniem programu pomocy żywieniowej i z wyłudzaniem zasiłków. Była samotną matką, z tego co wiadomo nie miała dobrego wykształcenia i dobrze płatnej pracy. Pracowała jako opieka dla osób starszych zmagających się z chorobą Alzheimera i ze względu na charakter tej pracy często pracowała na nocne zmiany i wtedy dziecko zostawało samo w domu. W 1992 roku Misty miała 14 lat, chodziła do liceum i była tam lubiana, miała bliską grupę przyjaciół. Była także wysportowana, grała w szkolnej drużynie softballowej, a w wolnych chwilach lubiła także grać w siatkówkę i koszykówkę. Można powiedzieć, że była podręcznikowym przykładem wzorowej uczennicy. Na pewno nie była prymuską z każdego przedmiotu, ale nadrabiała obowiązkowością i kulturą osobistą. Najlepszą przyjaciółką Misty jeszcze z przedszkola była Trina Bevard. Dziewczynki często spędzały razem wieczory i dni wolne od nauki. Podobnie było 17 września 1992 roku. Tego dnia 14-latki postanowiły wybrać się na festyn Washington State Fair w mieście Puyallup w Waszyngtonie. Na miejsce samochodem podwiozła je Diana, jednak w drogę powrotną dziewczynki miały pojechać autobusem, ponieważ kobieta pracowała na nocną zmianę. Rodzice Triny nie wiedzieli o tym, że córka będzie na festynie tylko ze swoją koleżanką i że nie zostanie odwieziona do domu samochodem przez matkę Misty. Ostatni autobus był o 20:40 i niestety dziewczynki straciły poczucie czasu i nie zdążyły na niego. Misty zadzwoniła wtedy do mamy i poinformowała, w jakiej sytuacji się znalazły, jednak o dziwo nie poprosiła o pomoc. Powiedziała tylko, że ma zamiar zadzwonić do swojego kolegi, starszego o 4 lata, Rubena Schmidta. 18-latek mieszkał przez kilka lat po sąsiedzku, zanim Misty i Diana przeprowadziły się do nowego domu. Byli tylko przyjaciółmi, ale z zachowania chłopaka można było wnioskować, że liczył na coś więcej. Diana nie lubiła nastolatka, nie ufała mu, wiedziała, że obraca się w niewłaściwym towarzystwie i nie podobała jej się perspektywa spotykania się z jej córką. Przez telefon matka zabroniła 14-latce kontaktować się ze znajomym i zapewniła, że znajdzie kogoś, kto będzie mógł po nie przyjechać. Dom Triny znajdował się w zupełnie przeciwnym kierunku i zaledwie kilka kilometrów stamtąd, dlatego dziewczynka uznała, że zamiast czekać na transport, woli zacząć kierować się w stronę domu na piechotę. Rozdzieliły się krótko przed 21 i Misty została sama na pustym przystanku autobusowym. Po dłuższym czasie, gdy nadal nie dostawała sygnału od mamy, uznała, że także będzie iść w stronę domu, mimo że jej dom znajdował się aż 12 kilometrów stamtąd. Najprawdopodobniej pomyślała, że zamiast nudzić się w jednym miejscu, woli iść i ktokolwiek, kto po nią przyjedzie, po prostu zgarnie ją gdzieś po drodze. Około 22 była widziana idąca poboczem drogi dojazdowej do autostrady numer 512. Następnego dnia rano, gdy Diana wróciła do domu z pracy, zorientowała się, że córki nie ma. Natychmiast zadzwoniła do Triny i wtedy od koleżanki dowiedziała się, kiedy i gdzie ostatni raz widziała Misty i niestety to, co działo się później, pozostawało zagadką. Matka nie chciała tracić czasu i złożyła zawiadomienie na policję. W tym miejscu warto wspomnieć, że to nie był pierwszy raz, kiedy Diana zgłaszała zaginięcie Misty. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej podobno wróciła do domu z pracy i również nie mogła jej znaleźć, dlatego zadzwoniła na policję. Krótko po przyjeździe na miejsce funkcjonariuszy i przeszukaniu domu okazało się, że dziewczynka cały czas była w swoim pokoju. Cały ten incydent był tak groteskowy, że stał się swego rodzaju anegdotką powtarzaną na lokalnym posterunku i niestety najprawdopodobniej zaważyło to na tym, że kolejne zgłoszenie złożone przez Dianę Copsey nie zostało od razu potraktowane należycie poważnie.
funkcjonariusz, który odebrał tamto zgłoszenie 18 września, z jakiegoś powodu powiedział Dianie zupełnie fałszywą informację, że ze zgłoszeniem zaginięcia trzeba odczekać, aż od momentu, gdy dana osoba ostatni raz była widziana, minie 30 dni. Często słyszy się o 24, 48 albo 72 godzinach, jednak nawet na to nie ma żadnych konkretnych przepisów. Po prostu policja chce uniknąć sytuacji, w której ktoś zgłasza zaginięcie osoby, która postanowiła nocować poza domem albo później wróciła z imprezy. Ale przyznam, że nigdy nie słyszałam o odczekaniu miesiąca, a czytałam o setkach podobnych spraw. Diana postanowiła wtedy wziąć sprawę w swoje ręce i rozpocząć na własną rękę akcję poszukiwawczą. Wydrukowała ulotki i z pomocą przyjaciół i rodziny zaczęła rozwieszać je w okolicy terenu festynu oraz wzdłuż drogi, którą córka musiała pokonać, wracając do domu na piechotę. Misty miała blond włosy, zielone oczy, a jej znakami szczególnymi był pieprzyk nad prawym okiem i blizna na prawym kolanie. W dniu zaginięcia miała na sobie granatową bluzę, jasno-niebieskie dżinsy, brązowe buty i złotą biżuterię. Matka podjęła też próbę zgłoszenia zaginięcia na innym posterunku, jednak tam wytłumaczono jej, że ze względu na to, że córka ostatni raz była widziana na terenie hrabstwa Pierce, to rozpoczęcie oficjalnej akcji poszukiwawczej jest w kompetencji tylko tamtejszych władz. Przesłuchanie świadków i nagłośnienie sprawy w mediach nastąpiło zdecydowanie za późno. Gdy w końcu policja się tym zajęła, minęło już ponad 72 godziny, które są uznawane za najbardziej kluczowe w przypadku zaginięć i to właśnie w tym czasie osoby zaginione mają największe szanse, żeby odnaleźć się całe i zdrowe. To, co dodatkowo przeszkodziło w przeprowadzeniu rzetelnego śledztwa, to fakt, że Misty z góry została uznana za uciekiniera. Nie było na to oczywiście żadnych dowodów. Z tego co wiadomo, nastolatka próbowała zorganizować sobie transport, a później nawet podjęła decyzję o pokonaniu kilkunastu kilometrów na piechotę, co nie brzmi jak coś, co zrobiłby uciekinier. Niestety, przesłuchanie jej znajomych ze szkoły częściowo potwierdziły tę wersję. Jednak z tego co czytałam, najprawdopodobniej pytania zadawane przez policję były stronnicze i z góry nastawione na potwierdzenie określonej narracji. To, co jest także nietypowe, to to, że do tego czasu i przez kilka miesięcy później nie przesłuchano Triny, czyli tej koleżanki, która spędzała wieczór z Misty, oraz Rubena, kolegi, z którym na pewno dziewczyna rozmawiała przez telefon. Przesłuchano jednak osoby, które znały ją ze szkoły, a nie te, które mogły mieć rzeczywiście jakieś wartościowe informacje na temat tego, co działo się 17 września. W ciągu kolejnych dni spłynęło kilka zgłoszeń od osób, które znały Misty ze szkoły, twierdzących, że kontaktowała się z nimi. Kilku osobom podobno powiedziała przez telefon, że uciekła. A 4 dni po zaginięciu ktoś ponoć widział ją ponownie na tamtym festynie. Gdy przyjrzano się bliżej osobom składającym te zgłoszenia, okazało się, że żadna z nich nie była w stanie podać chociażby daty, kiedy 14-latka się z nimi kontaktowała i jakichkolwiek dodatkowych szczegółów. Wyszło także na jaw, że żadna z tych osób nie była bliskim znajomym Misty i nie było powodu, dla którego dziewczyna miałaby mieć ich numer telefonu i się z nimi kontaktować zamiast z matką czy najlepszą przyjaciółką. Wygląda na to, że te osoby kłamały, żeby zwrócić na siebie uwagę. Wiadomo, że po szkole krążyło wiele plotek i może chcieli zrobić dowcip policji, jednak miało to bardzo poważne konsekwencje. Nie było wiadomo, które zgłoszenia są prawdziwe, a które fałszywe i stracono mnóstwo cennego czasu. Ostatecznie Misty i tak została uznana za uciekiniera, a w takich przypadkach, nawet jeśli jest to osoba nieletnia, to poszukiwania nie są prowadzone w tak intensywny sposób, jak w przypadku zaginionego, który może być w niebezpieczeństwie. Dopiero 3 miesiące później sprawa ponownie została otwarta i tym razem jako zaginięcie z potencjalnym udziałem osób trzecich. Dopiero wtedy Trina i Ruben po raz pierwszy zostali zabrani na przesłuchanie. Krótko później okazało się, że koleżanka kłamała. Tak naprawdę nie wróciła do domu na piechotę, tylko przyjechał po nią jej 23-letni chłopak Michael. Po przyjrzeniu się mężczyźnie okazało się, że miał kryminalną przeszłość. Był oskarżany o atak na 11-letnią dziewczynkę, gdy on sam miał 16 lat. Ruben powiedział policji, że podczas rozmowy telefonicznej z 14-latką wytłumaczył jej, że nie będzie w stanie przyjechać, ponieważ nie ma paliwa i pieniędzy, żeby zatankować. Ta wersja wydawałaby się w miarę prawdopodobna, gdyby nie to, że Misty później rozmawiała przez telefon ze swoją mamą i jej powiedziała, że chłopak zgodził się ją odebrać. Kolejne podejrzenia pojawiły się ze strony współlokatora Rubena, który od dłuższego czasu był zaniepokojony zachowaniem kolegi. Przede wszystkim tym, że ten spotykał się z bardzo młodymi dziewczynami. Jego ówczesna dziewczyna miała zaledwie 13 lat.
Dodatkowo współlokator powiedział, że 17 września wieczorem Ruben na pewno wychodził z mieszkania. Pojawiły się wtedy podejrzenia, że mógł jednak pojechać po Misty, jednak zapytany o to przez policję absolutnie zaprzeczył. Powiedział, że poszedł wtedy na imprezę i po prostu zapomniał o tym i dlatego nie wspomniał wcześniej podczas przesłuchania. Został poddany badaniu wariografem, ale jego wynik był niejednoznaczny. Funkcjonariusze zaznaczyli jednak, że zachowywał się nietypowo podczas badania, tak jakby usilnie próbował się uspokoić. Sprawa jeszcze bardziej skomplikowała się po tym, gdy podczas swojego drugiego przesłuchania 18-latek wyjawił, że od dłuższego czasu zmaga się z zanikami pamięci i tak naprawdę nie wie, co wydarzyło się w wieczór, gdy zniknęła Misty. Podobno ostatnie, co pamięta, to rozmowa telefoniczna z nią, ale później obudził się już następnego dnia rano w domu swojej babci kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, w którym mieszkał. Co zaprzeczało wszystkiemu, co wcześniej mówił podczas przesłuchań. Między innymi temu, że poszedł na imprezę. Nie powinien tego pamiętać, skoro miał zanik pamięci. I ponadto podczas rozmowy z Misty powiedział, że nie może po nią przyjechać, ponieważ nie ma paliwa, ale jednak w jakiś sposób własnym samochodem dostał się te kilkadziesiąt kilometrów. Od tego czasu Ruben znalazł się na liście podejrzanych. Kilka miesięcy później na policję spłynęła fala zgłoszeń od osób twierdzących, że mężczyzna przyznał im się osobiście do tego, że skrzywdził Misty. Podobno w pracy przyznał, że policja prowadzi poszukiwania 10 kilometrów od miejsca, gdzie tak naprawdę powinni szukać. I zapytany o to później przez policję powiedział, że mówił to dla żartów, żeby przestraszyć swoich znajomych. Odmówił jednak ponownego poddania się badaniu wykrywaczem kłamstw. 7 lutego 1993 roku podczas kolejnego poszukiwania zorganizowanego przez wolontariuszy udało się trafić na kilka rzeczy należących do Misty. Jej spodnie, bieliznę i jedną skarpetkę. Zostały one znalezione na poboczu autostrady numer 410. Była to największa jak do tej pory poszlaka, jednak wzbudziła także sporo wątpliwości. Ten obszar został już wcześniej dokładnie przeszukany przez policję i wtedy nic tam nie znaleziono. Wyglądało więc na to, że ktoś podrzucił te rzeczy. Mimo wszystko zostały dokładnie przebadane, były całe pokryte błotem, ale nie znaleziono na nich żadnych śladów biologicznych. 20 lutego, niecały kilometr od tego miejsca, znaleziona została także torebka, którą nastolatka miała ze sobą w dniu zniknięcia. Było pewne, że na pewno nie zgubiła sama tych rzeczy, ponieważ autostrada wiodła w zupełnie odwrotnym kierunku niż szłaby z festynu do domu. Poszlaki nigdzie nie doprowadziły i sprawa ucichła na kolejne 3 lata. W 1996 roku Ruben po raz kolejny znalazł się w centrum zainteresowania policji. Tym razem dlatego, że inna młoda dziewczyna wystąpiła z zarzutami o napaści, a później nagle je wycofała. Od tego czasu mężczyzna zdążył ożenić się i założyć rodzinę, jednak wiadomo, że nie zmienił się jego charakter. W 2006 roku jego żona złożyła zawiadomienie o przemocy domowej. Podobno Ruben groził nawet, że spali ich wspólny dom. Niestety, sprawa Misty do dzisiaj pozostaje nierozwiązana i zdaniem wielu osób przede wszystkim za sprawą policji, która nie zrobiła wszystkiego, co w ich mocy, żeby ją odnaleźć. Przede wszystkim na samym początku, gdy pojawiały się nowe poszlaki, oni cały czas utrzymywali, że jest to sprawa uciekiniera i że Misty uciekła z domu z własnej woli i rozpoczęła gdzieś nowe życie. Jak to zwykle bywa w tego typu tajemniczych sprawach, nie brakuje tutaj teorii na temat tego, co mogło się stać. Pierwsza i najbardziej popularna z nich mówi o tym, że dziewczynie mogło stać się coś z rąk Rubena Schmidta. Wiadomo, że mężczyzna miał sposobność, wiedział, gdzie jest i także wyszedł z mieszkania krótko po ich rozmowie. Policji powiedział, że ma luki w pamięci, jednak zapytany o to, czy mógł skrzywdzić wtedy Misty, powiedział niewykluczone. Wiadomo także, że niedługo po jej zniknięciu sprzedał swój samochód na złomowisko, zanim policja zdążyła go zbadać. Kolejna teoria mówi o tym, że dziewczynie mogło stać się coś z rąk 23-letniego, chłopaka i jej koleżanki Triny, a także może nawet, że przyjaciółka jest to w jakiś sposób zamieszana. Nadal nie wiadomo, dlaczego Trina kłamała na temat tego, w jaki sposób znalazła się w domu. Innym podejrzanym jest Robert Hickey. Mężczyzna, który nie znał osobiście Misty, ale w styczniu 1993 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy po jej zniknięciu, został zatrzymany pod zarzutem ataku na 15-latkę w tej samej okolicy, w której zniknęła Misty. Tamta nastolatka szła wzdłuż drogi, którą akurat przejeżdżał Hickey. Zatrzymał się przy niej i zaproponował podwiezienie. Gdy odmówiła, zaatakował.
Na szczęście dziewczyna przeżyła, a mężczyzna został za to skazany na 7 lat pozbawienia wolności i wyszedł po 5 za dobre sprawowanie. W 2005 roku kolejna młoda dziewczyna została zaatakowana po drodze do domu z kościoła. Zatrzymał się przy niej nieznajomy mężczyzna w białym samochodzie i gdy odmówiła propozycji podwiezienia, rzucił się na nią i zepchnął ją z wału przeciwpowodziowego. Następnie zaczął gonić, ale spłoszył się, gdy zwiętował, że zdążyła wykręcić numer alarmowy. Policji na szczęście udało się go namierzyć i okazało się, że był to Robert Hickey. Tym razem mężczyzna został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, ale trudno uwierzyć, że poprzednim razem, gdy był zatrzymany, nie zorientowano się, że nie został wysocjalizowany i że dalej będzie atakował. Hickey jest podejrzanym w sprawie Misty. Dziewczyna pasowała do profilu jego ofiary i okoliczności, w których atakował, jednak nie udało się go bezpośrednio powiązać ze sprawą. Podejrzewa się, że policja mogła specjalnie tuszować fakty. Może dlatego, że wiedzieli, co stało się z dziewczyną i kryli sprawcę, albo po prostu z jakiegoś powodu byli przeciwni rodzinie. Wiadomo, że główny detektyw pracujący nad sprawą, ten, który wydał oficjalną decyzję o uznaniu Misty za uciekiniera, przekonał wszystkich w departamencie, że Diana, matka dziewczyny, jest niestabilna psychicznie. Każda nowa osoba przydzielana do sprawy dostawała od niego informacje, że nie powinna brać nic, co matka mówi, poważnie, ponieważ ta ma problemy z używkami. I niestety to jest już wszystko, co jest wiadome w sprawie zaginięcia Misty Copsey. Od tego czasu minęło już prawie 28 lat i jeśli żyje, ma 42. Nadal pozostaje nadzieja, że kiedyś dowiemy się, co stało się naprawdę. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania na ten temat. Która z tych teorii wydaje wam się najbardziej prawdopodobna? Dajcie mi znać w komentarzach, jak również jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!